10 sierpnia 1890 roku urodził się Stanisław Mitera. Jeszcze w czasie studiów wstąpił do Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i Związku Strzeleckiego oraz aktywnie działał w rodzącym się właśnie na Podgórzu ruchu skautowskim. W październiku 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich. Zginął rok później na Wołyniu. W zbiorach Muzeum Historycznego miasta Krakowa znajdują się fotografie prezentujące początki skautingu w Podgórzu. W 1911 roku powstały pierwsze męskie drużyny skautowskie. Ich organizatorem było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i jego naczelnik Kasper Nowak. Piękne i szczytne tradycje harcerskie oraz patriotyzm bliskie były również braciom Stanisława. Kazimierzowi, który był pierwszym zastępowym podgórskiego gimnazjum, Zygmuntowi, współorganizatorowi na terenie 6. gimnazjum w Podgórzu 9. krakowskiej drużyny harcerskiej imienia Dionizego Czachowskiego, późniejszej Błękitnej Jedynki. Zginął zamordowany przez Sowietów w Katyniu. Kolejny brat, Tadeusz, był wieloletnim komendantem chówca harcerzy Kraków-Podgórze, a w czasie wojny członkiem komendy chorągwi Szarych Szeregów w Krakowie. Wspaniały świat przygody, znany wcześniej tylko z książek, blask ognisk w nieczynnym podgórskim kamieniołomie, harcerskie spotkania i śpiewy na wierzchowinie krzemionek podgórskich, sport i wspólne wycieczki. To najpiękniejsze dni, w których żyła i wychowywała się podgórska młodzież, której jak i ojczyźnie z całego serca służyli bracia Miterowi.